Cześć wam wszystkim, z tej strony ja, MC, ja oto przed wami Serious Sam 2 i powiem wam szczerze, chyba mój drugi ulubiony poziom, sekcja w całej grze. Uwielbiam tą sekcję, tak? Mówiłem wam ostatnio na koniec poprzedniego odcinka, że ja po prostu tą sekcję uwielbiam. Nie wiem, tak samo w ogóle wyszła gra Grounded, tak jak mówiłem też na końcu tego odcinka, i wyszła chyba też z tego, co czytałem i widziałem, jakaś taka pełna wersja, czy w ogóle wyszło Grounded z bety. I czułem się właśnie w tej grze tak samo, jak czuję się tutaj, czyli taki, wiecie, mały, wszystko jest takie ogromne, taka mrówka. I niestety tutaj mamy pająki, co mnie bardzo nie cieszy. No ale cóż, będziemy cisnąć, zostawcie lajka, jeżeli lubicie serię, jak to mówi T-Volt. I co, lecimy do przodu. Zobaczymy, o już, zrobiłem tylko dwa kroki do przodu i już mnie atakują. Ale dobra, teraz spróbuję pokorzystać z większej ilości broni, może nawet wykorzystam z bomby, jeżeli mam. Mam, bomba chyba full. Więc chyba tym bardziej przydałoby się je wykorzystać. W ogóle mi się wydaje, że ta gra troszkę może tutaj na tym poziomie ścinać, ale tak mi się to chyba tylko wydaje. Zobaczymy na nagraniu, jak to wyjdzie, czy będą jakieś spadki klatek, czy nie. Miejmy nadzieję, że nie. Na podglądzie widzę, że jest płynnie, ale tak na ekranie głównym to jakby było mniej płynnie. W ogóle ciekawostka, jeżeli nagrywacie na dwa ekrany jak ja, jeżeli ktoś z was nagrywa w ogóle, to w momencie, w którym właśnie macie te dwa ekrany, to podgląd tego, co nagrywacie na przykład na OBS-ie, tak jak ja, jest płynniejszy niż to, co nagrywacie, to co widzicie ogólnie tutaj na ekranie, co jest dziwne, ale tak, kto nagrywa, ten wie, że tak jest. Nie kojarzy na OBS-ie, tak jest ogólnie, wierzy wszystkim. Okej, rozumiem cię, NTX-a, rozumiem cię, NTX-a. Tylko, że nie wiem, gdzie mam iść, czy mam iść tam, czy mam iść do przodu, czy mam iść gdzie, tak całkowicie szczerze, bo no nie wiem. Dobra, przejdźmy może tutaj. Patrzmy, coś tam... Ło, nie, kolego! O, nie, ty mnie zabijesz bardzo szybko. Jak ostatnio zresztą. Dobra, okej, może coś cięższego wziąć, bo to mnie zaskoczyło. Niby też widziałem na internecie opinie, ludzie mówili, że Serious Sam 2 jest dla nich najcięższym Serious Samem ze wszystkich. To jest interesującym konceptem, bo w sumie pamiętam, że od Serious Sama 2 się kiedyś odbiłem po prostu, bo był dla mnie zbyt ciężki. Że dużo przeciwników, że ginąłem łatwo, itp. itd. I w sumie to się trochę podtrzymuje nawet teraz, tak całkowicie szczerze. O Boże, wspomniałem, tutaj łatwo jest utknąć po prostu we wszystkim dookoła, ale tak, bardzo łatwo. Tam widzimy jakieś pszczoły, oczywiście naszym kolejnym bossem jest Zumzum. No i Zumzum jest pszczołą, jak sama nazwa wskazuje. Nie pokazuje mi zielonego celownika na nich, ale tam też są pająki, więc może przejdziemy sobie tam, bo mi się wydaje, że tak tędy musimy iść. Trochę let's go. Nie, bardzo lubię tą sekcję. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, czy wy też może tą sekcję lubicie, czy to gali w Serious Sama 2? Nie mam żadnego pojęcia. Ale wiem, ile tu musi być sekretów, ile tu musi być wszystkiego. O mój Boże. Sobie tylko wyobrażam, ile tu rzeczy musi być pochowane pod jakimiś kapeluszami właśnie grzybowymi czy czymś. Wszędzie tutaj coś może być. I jestem ciekaw, ile razy dostanę zawału, jak mi wyskoczy jakiś pająk z nienacka. Ha, jestem bardzo ciekaw. Okej, tu nawet nie mogę przejść. Okej, a tu w ogóle mogę przejść? Nie, okej, muszę iść dookoła. No dobra. Po żądalu, już się pogubiłem. Spoko. I też widziałem komentarz, że... Tylko ja się chyba tak gubię na tym cmentarzu tam? Na bagnach, przepraszam, nie na cmentarzu. Okej. Może ja taki jestem. Nieokrzesany na tych bagnach. Aha. To wygląda tak jak Grounded. Naprawdę, jeżeli wam się podoba ogólnie to, co widzicie teraz w tej grze, zagrajcie sobie w Grounded. Poważnie mówię. Wiedźmy w chłodzie, wiedźmy w chłodzie. Widzę dynamit. A wiem chyba, w czym muszę w to strzelić. Tym. Bo to podpala, prawda? Dobrze mówię? Czy źle mówię? O Boże, okej. Przez to liczbę, bo za chwilę umrę. Zacząłem się bawić jakimś dynamitem, a chyba nie o to chodzi nawet. Łoimy tymi strzelbami. Piękne to jest. Przypominam, że gramy na normalu, także tutaj widzicie, że jest gęsto. I z tego, co mi się wydaje, to trafiają mnie częściej i więcej życia mi ogólnie schodzi, więcej znajduję itp.
w tej części niż jakiejkolwiek innej części Serious Sam, że tam to było właśnie bardziej zbalansowane. Tu szybko życie tracimy i szybko je odzyskujemy. Takie mam dziwne wrażenie. I zacząłem tę grę analizować mimo wszystko, bo to jest, tak jak mówię, jak na razie, na tą porę, na ten moment, ostatnia gra Serious Sama, jaką my gramy na kanale. Wiecie, z tej serii głównej, wiecie, że tam jeszcze są ten Next Encounter i tak dalej, ja zaraz umrę. Powinienem coś mocniejszego wziąć, ale lubię wyzwania. Słyszałem też, że Next Encounter da się zemulować jakoś fajnie. Nie wiem, ile w tym jest prawdy. Jeżeli by się dało, to może byśmy nawet się pokusili o Next Encounter, nie? Na kanale. Jeżeli by to, wiecie, grało jakoś, wiecie, logicznie, nie? I w miarę. To jakiś mini boss. I w ogóle ty wiesz, mnie denerwujesz, latasz i latasz tutaj cały czas. Dawaj, kolego, no. Dawaj, dawaj. To jest taka większa wersja tych. Tylko ci, co byli wcześniej, tacy żółci byli, nie? Okej. A zapałkę trzeba znaleźć. Zapałkę trzeba znaleźć, pamiętam teraz. Tak, zapałkę trzeba znaleźć. Ja próbowałem to podpalić. Ej, słuchajcie. To ma sens, że to jest broń tego typu. To by podpaliła, nie? A może nawet podpali? Czy mi się kojarzy, że to chyba podpalało? Nie wiem, boże, jakiś kurwa łomny jestem. Dobra, nie mam do tego już amunicji, to trochę się, a ja mam do tego amunicję i tu będą pająki. Zresztą to widać z daleka, że tu będą pająki. Także trzeba się przygotować mentalnie i w ogóle odpalić trzecią osobę, żeby się nie zesrać. Czy jest to też z tyłu? Mam nadzieję, że nie. Nie, ja wiem, ja mam arachnofobię, wy to idealnie obie wiecie. I to wiecie, że ja mam arachnofobię. Ale ja mam jakoś, nie wiem, przepotężą arachnofobię, bo po prostu widzę te pająki. Wiem, że one mi nic nie zrobią, że to jest na ekranie. Ale te dźwięki w ogóle, to jak one wyglądają, to po prostu nie fajne to jest. W ogóle pająki są bardzo ciężkie przeciwnicy w Serious Samie 2, ponieważ one strzelają tam, gdzie my będziemy, tak jak golemy w pierwszym starciu. Także to jest właśnie ciężkie. Czy ja będę miał amunicję strzelając z niego przez cały ten czas, bo był nieśmiertelny? Bardzo możliwe. Nie szkodzi. Ale dostanę zawału tutaj milion razy. Pieprzone pająki w Serious Samie. Tam, a, to jest gówno. Dlatego tu muchy latają. Niestety został znaleziony. Mogę te buchy zniszczyć, zamordować, zabić, pozbyć się ich? Co jest? A cześć, stary. Ała, czemu nie mogłem się ruszyć? Buchy mnie obrzuciły gównem. Nie mogłem się ruszyć. Dobra, zaraz umrę swoją drogą. Czemu to się pojawiło drugi raz? Wiem, że to już było tutaj. Te muchy można się pozabijać, tylko że co mi za pozabijanie tych much? A to się pojawia cały czas nowe. A chyba to trącne, tak mi się wydaje. A mam cela po prostu? No patrzcie tą muchę. A już ją w ogóle da zabić? Bo ona... Nie, da się ją zabić, okej. Gin, mucho! One dają pancerz! Muszę na gówno wejść po pancerz! Boże, to... Okej, to jest... Okej, wiecie co? Zaczynam rozumieć... Po tym, co teraz tutaj się dzieje... Zaczynam trochę rozumieć ludzi, którzy nie lubią Serious Sama 2, bo... Na wspinaniu się po gównach ja się nie pisałem, okej? Absolutnie. Chyba coś słyszałem. Mogę to wziąć? O. Daj, bioza. Idziemy. By nie pająki wyskoczą znowu, ale my biegniemy, nie patrzymy na pająki, nie patrzymy na nic dookoła, my biegniemy, idziemy. Czy ja popycham? Ej, zobaczcie, poważnie może popychać tą? Przedmiotami można amunicję podpychać? Okej, to jest dziwne. Ja mam w tym rzucić w to. O, it's gonna blow! There we go. Pięknie. O kurwa, się wystraszyłem. Okej. To mnie strachnęło trochę. Nie powiem, że nie, ała. Zjechaj! Dobra. Okej, już to mnie wystrachało trochę. Cześć! Ciebie słyszałem tam wcześniej! Ała! Co to było? Co mnie tu uderzyło? Dobra, nie żyję. Ja jeszcze mam uziki. Uziki to jest cała broń. Co to tam w tej dziurze jest? Mam te uziki, mam.
Dobrze. Co to jest za paskudztwo? To jest Bloodworm. Fuj. Chcesz to zabić? Nie. O nie! Fuj. O, kolejne! Co to jest tak ciasto? Co jest? Mi się absolutnie nie podoba. O Jezus, fuj, to się paskudnie otwiera. Jezus, moja, umy tu zaraz. Granaty, pomóżcie mi. Błagam. Fuj, przez... A, z tyłu jest jakiś ziomek jeszcze. Fuj. Stańcie żygać, stop żyging. Uprasza się o nieżyganie, naprawdę. Oż ty w życiu. Te granaty to jest naprawdę błogosławieństwo czasami. Z tyłu jeszcze jest? Nie. Jest! Słyszałem cię. Cwaniaczku jeden. Oż ty w życiu. Okej, okay, zapis szybki. I szybka ucieczka. Holy shit. Ała, dostałem tą kulę od pieprza. O, tu już zumzum chyba jest w ogóle. No szybko poszło. Uderzają nas zumzumem, jak nic. To mi się wydaje. O Boże, jeszcze byki biegną. Leci mi życie. Ci sobie jeszcze tutaj z tyłu. Ja się nie mogę tutaj połapać. Pomocy. Gin wiedźmo. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Byki gdzieś tam sobie pobiegły. Nawet nie wiem gdzie. Bo oni nie żyją. Spoko. Tu się zaczę... Oj, chyba dookoła biegają. Teraz biegają do mnie? Nie, dookoła sobie biegają. No tak sobie biegają. Okej, okay, te wiedźmy zaczynają mnie doprowadzać do szewskiej pasji. Proszę pa... O ty! A jeszcze wybucha. Sobie wyjaśniam, czego jest piernik przed chwilą. Ała! O Jezu, przybiegły w końcu! Przybiegły w końcu! Myślałem, że nie przybiegną, dopóki to nie podejdę. A tu jednak przybiegły. Matko jedyna, mam mało zdrowia. Co się tam dzieje? Nie mam pojęcia. Okej. Okay. No to co, panowie? Lecimy. To mi zaczęło... To mi zareagowała gra jak nic, jak użyłem tych laserów, czy tej elektryczności. Nie, co to jest do końca. Co tych byków biegnie swoją drogą? Dobra. Kolejny biegnie jakiś byk. Okej. Okay. Nie wiem, czy mi się kojarzy jakaś budka telefoniczna tutaj, albo po prostu telefon będzie wykonywany, czy coś tego typu mi się kojarzy. Nie mam się tego pojęcia. Ale to wygląda jak Elena z zumzumem. To już jest zumzum? Tak szybko? Nie powiedziałbym. W ogóle spuściła mi się amunicja do tego, goddammit. Chodź, byku, chodź. Chodź, chodź. Mam tak mało zdrowia, ale się nie poddaję. Walczę dalej. A to takie serduszko czeka. Mi się wydaje, że jak to serduszko podniosę, to się odpali zumzum. Jeżeli to jest jego Elena. A coś mi się każe, że chyba to jest jego arena. I już przeciwników jest. No i grawe. A bo nic mi nie braknie. Chyba, że jest to nieskończone, bo tak też bywa czasami w grach. Czy ja mam strzelać? Proszę bardzo. Mogę tam bomby w tym tunelu użyć, nie pomyślałem. Trochę zdrowia. No, koleżanko. Dobra, byki się chyba skończyły. Są te pieprzone wiedźmy, które latają dookoła i tylko denerwują człowieka. Dobra, 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 na spokojnie, uleczmy się. Widzicie to, czy to co za ja? Się pięknie zbagowała. Nice, nice. Piękny strzał. O, trochę się uleczyłem, nie powiem. Dużo jest tych wiedźmy. Ja pierdziłem, ja mi na dystans, jedynie te pistolety, ale pistoletami to nie zawołuję świata. Całą amunicję tutaj wywalę. Mój Boże. Pająka słyszę. Pająka słyszę. Jestem wyczulony na ten dźwięk już. Czy ja mam z tego pokonać? Bo... Na pewno chyba tym. Zdychaj, pajęczarzu, bo ja zaraz umrę. Zdechnij sobie. Benoc? Żegnamy? Jeszcze małe pajączki sobie zjaspił oczywiście. Okej. Okay. Oh my god. Tak, to chyba będzie już zum zum. Aż się napiję, nie zdążyłem nawet serduszka wziąć.
211. O, byka widzę. 213. That should be it. A te byki martwe? Trochę ich było. Aha. Mhm. Wszystkie oprócz... Czy ja zmalowałem to serduszko teraz? Hey, i to zbioję? Mam nadzieję, że nie. Jeżeli tak, to chyba czytam G. Zmalowałem to serduszko i ten zbioję, prawda? Tak. Epic fail. No nic. Nie szkodzi, poradzimy sobie bez tego. Nie potrzebuję tego, jestem ponadto. Jeden nowa sekrety, po raz kolejny. To jest Zoom Zoom. O no. Hello, boss is us? Yeah, I'd like to order one end of level boss. Yeah, just put it on a credit card. Boss is us, a nie to jest us? O. Strange buzzing. Weird pedal smell. It's Zoom Zoom! Zoom Zoom! Ah! O, to jest jeden z moich ulubionych bossów. Minigun! Motherfuckers! Minigun! Dobra, panie i panowie, Zoom Zoom to jest wielka pszczoła, która też wysyła swoje małe pszczoły i jak wysyła te małe pszczoły, ma taki mega specyficzny dźwięk, jak on to robi. O właśnie, to był ten dźwięk. Ja tego dźwięku się bałem, jak byłem mały. Absolutnie się go bałem, ale mamy minigana, zapomniałem, że się do tego staje minigana. Minigun. Oż ty w życiu, okej. Okay. Zapomniałem, że to jest boss, wiecie? Zapomniałem, że to jest boss i boss boli. Basically. Jeżeli nie wiecie, boss boli. Dobra, tu mamy zdrowie pod tą siatką. Nie pamiętam, jak go się kurwa jakoś... A, on się... A, trzeba te kwiatki mu rozwalić, bo on się leczy tymi kwiatkami, właśnie. Teraz pamiętam. Idźcie. Strzały pieprzone. Dobra, jeden kwiatek rozwalony. Te kwiatki trzeba mu rozwalić, właśnie. O, nawala, ale nie dostał mnie frajer. O Jezus, o Jezus, o Jezus. Okej, okay. Minigana mam bardzo mało, w ogóle bardzo mało amunicji. Nie mam pojęcia, czym ja go rozwalę. Nie wiem, czy to jakaś amunicja w ogóle jest do dostania. Jest, jest amunicja, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Padać pszczoły pieprzone. Dobra, tu jest amunicja. No nie dostałem tej amunicji dużo, ale miejmy nadzieję, że to będzie wystarczająco. Wywaliłem tylko tą amunicję, zapomniałem, że on się leczy. I w ogóle nie mam pojęcia, czemu ta muzyka z jego intro nie przenosi się do walki z nim, przecież to byłby tak idealny. Okej, okay, nie pasowałaby do klimatu, który to jest tutaj aktualnie. No ale come on, to jest boss w końcu, nie? O, tu jeszcze jest jakiś ten, jakiś plecak. Dobra, już to już wygląda lepiej. Dobra, spaduwa. Ja wam dam, tam jest jeszcze kwiatek. Szybko sobie go rozwalimy. Dobra. Ja ci dam zapylać, panie Zoom Zoom. Nie ma takiej możliwości nawet. Okej, okay, czy jeszcze, tu jest jeszcze jakiś kwiatek, ale dobra. Muszę się tych pszczół pozbyć, bo one mi doprowadzą do szewskiej pasji po raz kolejny, mówię to, ale tak będzie. Dobra, ale te kwiatki się rozwala szybko, jak ma się dual wielding, czy dual wielding, tak się tam mówi po polsku. No chyba teraz mogę go już nawalać normalnie. Boże, mu życie schodzi! Co po co tego? Ja pierdziele, to jest mocna broń. Znaczy okej, okay, mam je dwie naraz, ale tak czy siak. Patrzcie jak tylko, jak on schodzi mu to zdrowie szybko. O rany. Dobra, kolego. O Jezus, to się wystrachałem. A panie Zoom Zoom, nie chcecie tego robić. Ale to tyle. Salutuję ci. O i ten dźwięk. Hahaha, dobrze. No i Zoom Zoom pokonany, panie i panowie. Myślałem, że to ogólnie zajmie dłużej. Ta sekcja, no ale była bardzo krótka. No
to co, jesteśmy w 2/5 gry to naprawdę. Nie no, to naprawdę w 2/6. My 40% gry za sobą. Nie. 2/6. Nie. Nieważne. 2/6 to jest najważniejsze. Szybko poszło. Daliśmy radę. You could have even integrated accelerated alpha void into simple polymorph thermolecular quantum structure. Look who's talking. You, on the other hand, couldn't even... Enough! We have no time to lose. Prince Chan's birthday party is in progress and we must send him Książę to Chan. Immediately. Pamiętam go. What's next? You did pretty good down there. Maybe you are now ready for a real deal. Yeah? And what was that before? Playing a video game? Never mind, let's get it on. Never mind, it's freedom. The resident of Chifeng will help you, but there is Chichaini. Nothing much they can do. They live in constant fear of being eaten by Prince Chan, mental minion that is terrorizing the planet. And what is most important and brutal, the Chan thinks item medallion. Let's just hope he didn't go to the toilet since then. Today is his birthday. There will be a big ceremony on the main square. We made a plan. Yes, here is the plan. You'll enter town, arrive at Prince Chan's birthday party, destroy him and his servants. O, ten piękny dźwięk. And take the medallion part. Simple, but effective. Could we go through it one more time? I'm not sure I caught all of that. Okay, you enter town. Hey, just kidding. To ogólnie całe miejsce jest fajne. Mam taki swój taki mega specyficzny klimat, specyficzny przeciwników. I są tutaj te pieprzone klauny, które ja nienawidzę. Zobaczycie, o co mi chodzi. Po prostu nienawidzę tych klaunów. Siemano. I wszystkie Chińczyki z małymi aparecikami. Jak bardzo stereotypowym można być. No nie użyłem tej bomby, goddammit. No i witajcie. Kompletna zmiana klimatu, co? Totalna. O, wow, jak to ładnie z wodą wygląda ta góra. Tu mam jakąś wielką planetę. Czerwoną planetę. Ogólnie zobaczcie, jak wygląda niesamowicie w tej grze niebo. Wiem, to jest po prostu zdjęcie, ale tak czy siak to po prostu dodaje takiego klimatu wszystkiemu. O, rany. W ogóle, czemu zaczynamy tu? Aby nie przypomnęliśmy po prostu. Tak? Tak mam to rozumieć? No dobra, okej. Ale to... W następnym odcinku, panie i panowie, także trzymajcie się na leczyć. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa.